Ze szkoły podstawowej w Wiśniewie w powiecie mławskim już niedługo będą mogli korzystać z nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i trybunami. Jeśli dopisze pogoda, prace powinny zakończyć się za około 2 tygodnie. Inwestycja finansowana jest ze środków rządowych. Szkoła w Wiśniewie stawia na sport, co widać po zdobytych tytułach Mistrzów Polski, pucharach i zapale młodzieży. Dla nich nowe boisko to szansa na lepszy trening i lepsze wyniki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego boiska, ponieważ w końcu będziemy mogli odnosić jakieś sukcesy lepsze. Będziemy mogli się czuć jak profesjonalni piłkarze. Dzięki nowemu boisku uczniowie z Wiśniewa będą mogli grać w gry zespołowe. Będziemy więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu podczas zajęć WF-u oraz będziemy mogli udoskonalać swoje możliwości. Więcej możliwości rozwoju, na przykład podczas lekcji właśnie WF-u albo gdy będziemy trenować do różnych zawodów. Obecnie trwa przygotowanie podłoża pod sztuczną nawierzchnię. Cały teren boiska zostanie ogrodzony i oświetlony. Boisko będzie atrakcyjne ze względu na swoje bezpieczeństwo, na swój wygląd również dla dzieci. To będzie nowoczesne boisko z trybunami. Trwają intensywne prace. No i jak mi firma informuje, jeżeli pogoda dopisze dalej, to myślę, że w ciągu 2 tygodni może być już zakończona praca. Koszt budowy boiska to 1,5 miliona złotych. Na inwestycje gmina Wiśniewo otrzymała dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Ze swego budżetu dołoży tylko 15% tej kwoty. Już za chwilę na naszej antenie.